E-papieros eksplodował w twarzy nastolatka. Chiński e-papieros wybuchł w dłoni nastolatka, który z niego korzystał. 16-letni chłopak otrzymał urządzenie na urodziny, wyrządziło mu ono jednak olbrzymią krzywdę. W wyniku wybuchu poparzona została większa część twarzy i jamy ustnej. Gdyby nie fakt, że chłopak chodzi w okularach, mógłby także stracić wzrok. Pamiętajmy, dla naszego bezpieczeństwa lepiej unikać chińskiej elektroniki. A jeśli spodobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę i nie zapomnij też o zasubskrybowaniu naszego kanału. Zobacz też inne nasze materiały i odwiedź naszą stronę buznews.pl. Cześć!